Cześć, ja jestem Ciaro Usago i dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest tonowanie włosów. Jesteś ciekawy? Ciekawa? Zapraszam do oglądania. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco, a jeśli odcinek Ci się spodoba, to oczywiście kciuk w górę. No i zapraszam do oglądania. Jeśli jeszcze nie widziałaś, czy nie widziałeś odcinka, w którym mówię, czym różni się farbowanie od rozjaśniania, to polecam Ci najpierw obejrzeć tamten odcinek, żeby potem dojść do tego, żeby to wszystko tak się razem scaliło. No ale jak obejrzysz pierwszy ten, to nic się nie stanie. Ale lepiej by było, żebyś obejrzał pierwszy tamten, a teraz... A dziś tonowanie włosów. Po co, dla kogo i czy jest bezpieczne? A więc najpierw przejdźmy do sekcji po co. Po co jest tonowanie włosów? Po pierwsze, lepszy kolor, przynajmniej zazwyczaj. Osiągamy tym lepszy kolor, taki błyszczący, taki świeży, taki, jak to się mówi, znaczy moja, mówi tak, mówi się. Moja koleżanka mówi, że jest błyszczyk, a nie taka matowa pomadka. Po drugie, odświeżenie koloru, ponieważ jeśli farbujemy włosy na jeden równy kolor, to za pierwszym razem, jak to są naturalne włosy, ok, farba idzie na całość, odpowiednio trzeba to nałożyć, bla bla bla, ale kolejnym razem, no bez sensu jest kłaść na pofarbowane już włosy tą samą farbę. Kładziemy farbę na odrost, a na końcówki kładziemy w tej samej tonacji kolorystycznej toner, żeby ten kolor tylko odświeżyć, ponieważ toner jest delikatniejszy i nie ma takiego silnego działania jak farba. I dzięki temu włos jest wypielęgnowany, ma ładny kolor i nic się złego z nim nie dzieje. Tonowaniem włosów można też poprawić kolor, na przykład coś nam się nie do końca podoba, a nie chcemy używać farby, żeby tak mocno nie naruszać struktury włosa, to możemy na przykład użyć też toner. Po co też może być toner? Po to, żeby się bawić kolorem. On nie narusza tak mocno struktury włosa i na przykład możemy sobie położyć różowy, zielony, jakiś tam niebieski na przykład i zrobić to w taki sposób, żeby szybko się wypłukał. I na przykład ta osoba ma takie coś przez tydzień, dwa. A niektóre tonery nawet nawilżają włosy, mimo że mają w sobie jakieś tam delikatne stężenie. Przynajmniej większość tonerów. Toner jest jak taki płytki tatuaż, on wchodzi tylko delikatnie pod włos, a nie tak, wiecie, całkowicie mocno jak farba. Kolejna sekcja, dla kogo? Dla kogo jest toner? Dla kogo jest tonowanie włosów? Ogólnie najczęściej tonowanie włosów, przynajmniej ja tak mam i z tego co wiem, większość fryzjerów, których znam, też tak ma, spotykamy się przy blondach, przy blondynkach czy blondynach, szczególnie jak rozjaśniamy włosy. Ponieważ jak rozjaśniamy włosy, to jakby zabieramy kolor. Nie zostawiamy za bardzo kolorów w zamian, chociaż to są poszczególne przypadki, ale najczęściej ten kolor zabieramy, więc jakoś temu blondowi musimy koloru nadać. I do tego przychodzi nam właśnie z pomocą toner. Toner może być też dla osób, które mają mega, mega matowe włosy. W odpowiedniej proporcji, w odpowiednim stężeniu możemy tym włosom nadać takiego fajnego połysku i w ogóle. Warto to połączyć z jakąś pielęgnacją, ale toner też robi fajną robotę. Tonowanie włosów może być też dla kogoś, kto nie chce dużej ingerencji w strukturę włosa. Czyli na przykład dla osób, którym podoba się ich kolor włosów naturalny na przykład, ale chcą go troszkę tak zagłębić, pogłębić, dać mu takiego życia. I tu przychodzi też z pomocą toner, ponieważ on się wypłukuje i nie będzie odrostu, a kolor jednocześnie jest taki odżywiony, żywszy, ładniejszy. No i tonowanie włosów może być też dla osób, które co chwilę chcą coś innego, czyli dla osób, które po prostu na każdej wizycie coś innego, coś innego, coś innego, coś innego. Ja mam dużo takich klientek, dlatego zamiast kłaść farbę, która tak zamknie ten kolor, tak się tam zagłębi mocno, to ja po prostu kładę im silniejsze tonery i z każdym myciem ten toner się zmienia i ona co chwilę widzi inny kolor na tych włosach. I na kolejnej wizycie możemy zrobić inny, cieplejszy, chłodniejszy, mocniejszy, w rudy, w różowy. No i to jest właśnie fajne. No i właśnie, fajne, ale czy bezpieczne? Kolejna sekcja. Czy tonowanie włosów jest bezpieczne? Odpowiedź brzmi, odpowiednio zrobione tonowanie jest bezpieczne. Wszystko trzeba robić oczywiście z głową. Jeśli byśmy tonowali włosy codziennie, no to może to nieść ze sobą jakieś różne konsekwencje, ponieważ można włos przepigmentować, przesuszyć i w ogóle. Tak, mówiłem wcześniej, że można nawilżać też włosy, ale jednak jest to jakieś tam stężenie. Jak będziemy robić to codziennie, to może coś złego się stać z włosem. Gdybyśmy 15 razy dziennie nakładali jakąś silną maskę na wilżającą albo wygładzającą na włosy, to uwierzcie mi, też możemy zrobić sobie krzywdę, ale o tym też powiem w innym odcinku. Dlatego z farbowaniem, z rozjaśnianiem, z tonowaniem, z pielęgnacją, ze wszystkim trzeba uważać. Wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Podsumowując, tonowanie to tak jakby płytki tatuaż. Tak jak na przykład są tatuaże z henny. One gdzieś tam wchodzą w tą skórę i przez ileś tam dni na przykład jej mamy.
No i podobnie jest właśnie z tonowaniem. Ono... Toner tylko trochę wchodzi w głąb tego włosa, ale nie tak aż do środka i nie zmienia jego struktury. Pamiętajcie też, moi drodzy, że ja powiedziałam wam tutaj tak ogólnie o tym tonowaniu, do czego najczęściej się używa i jak się je stosuje, ale to ma dużo różnych podgrup i zastosowań. Co fryzjer, to inaczej pracuje i w ogóle. Ja wam tylko mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo nie mówię tutaj o farbowaniu ton w ton i takie tam inne rzeczy. Jak chcecie wiedzieć więcej o farbowaniu i różnych takich zabiegach chemicznych, koniecznie piszcie mi w komentarzu pomysły na odcinki, co chcielibyście wiedzieć, a ja postaram się wam wszystko wytłumaczyć, nagrać i albo napisać. Także jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, a my widzimy się już w kolejnym odcinku za parę dni. Trzymajcie się, hej!